Witam serdecznie, zapraszam na rozmowę z Wojtkiem, który reprezentuje grupę Stop COVID Sochaczów. Bardzo wiele informacji pojawia się w internecie, dużo wiedzy czerpiemy z sieci i teraz troszeczkę zweryfikujemy to. Chciałabym zapytać, czym zajmuje się i jaki cel miało powstanie grupy? Dzień dobry panie redaktor, dzień dobry drodzy widzowie. Grupa Stop COVID Sochaczew zajmuje się szukaniem absurdów, które są wprowadzane teraz przez nasz rząd tutaj, ale bardziej skupiamy się na naszym, powiedzmy, powiecie, na naszej okolicy niż na zmianie sytuacji w całym kraju. Chcemy nagłaśniać przypadki absurdalne różnych przepisów. Chcemy wspierać osoby, które zostały poszkodowane bądź dyskryminowane przez to, że nie miały maseczki w sklepie, czy że dziecko na przykład nie mogło wejść do szkoły, ponieważ nie miało maseczki. I chcemy udostępniać przepisy, z których mogą skorzystać, żeby odwołać się w wypadku dyskryminacji. A takie konkretne przypadki, już się zgłosiły do Was jakieś osoby? Grupa rozwija się bardzo dynamicznie. No tak, bo to dosyć krótko, ale dużo członków. Zaczęło się od artykułu Sochaczew. Założyliśmy ją trochę na przekór, ponieważ pani redaktor napisała w artykule, czy Sochaczew będzie jak Łowicz, czy będzie miał swoją grupę. No tak, bo Łowicz też zwarty, jeśli chodzi o ten temat. No i wtedy ja czytając ten artykuł, pomyślałem sobie, a będzie. I wcześniej to była taka nasza frustracja, jakby wypisywana na forum przez grupę znajomych, luźno, ale pisaliśmy wszędzie. No tak, bo tych komentarzy jest bardzo dużo. One od grup osób, które jakby bardzo przestrzegają zaleceń i nimi się kierują, a duża grupa, nie mniejsza, jest tych, którzy zastanawiają się nad sensem obecnych działań, szczególnie rządowych. Ale pani pyta, czy u nas na grupie, czy ogólnie w całym internecie? Teraz na grupie chyba tylko też. Jakby... Nie, wchodzą właśnie osoby, tak, które wierzą w to. Tak, i właśnie na to chcemy się nastawić, żeby to była kulturalna, merytoryczna dyskusja. A czy... Nawet mogę powiedzieć, że jeżeli osoby są... wierzą w tego wirusa, że to jest wszystko słuszne, no to niech nas opluwają jak najbardziej, a my chcemy kulturalnie i merytorycznie odpowiadać. I współpracujecie z osobami typu prawnik? Szukamy. Czyli będzie takie działania dosyć mocne. Nie bójcie się działań typu policja, sanepid, że odezwą się do Was i powiedzą zaraz. Nie, my tu mamy twarde dane, są zalecenia, jest epidemia, a Wy nie do końca nam tu pomagacie. Działamy w granicach prawa i tylko tak będziemy działać. Także nie wiem, czemu mielibyśmy się bać policji, skoro nie robimy nic nielegalnego. No i prosimy też członków tej grupy, aby wszystkie działania nie były poza prawem, czyli żeby nie było tam hejtu na inne osoby, które na przykład wchodzą na naszą grupę i mówią, że one boją się tego wirusa, że powinno się wszędzie chodzić w masce. Wtedy jest dyskusja, nieraz emocje biorą górę, ale stopujemy i skupiamy się na tym, żeby tylko odpowiadać rzeczowo, a nie w postaci jakiegoś nagonki na te osoby. A jakie sytuacje najbardziej na grupie, czy może bardziej tak osobiście, udało się zapamiętać, które wpłynęły na taką opinię? Przede wszystkim są jakieś absurdy wprowadzane przez administrację czy przez ministerstwo. Jeżeli jest nakaz noszenia masek na targu, ale na ulicy Pokoju, która jest równie zatłoczona, już nie ma, no to w takim razie co, ten wirus się rozsiewa na targu, a wychodzi na Pokoju, tak, o pardon, to nie, to ja wracam, bo to już jest ulica. No to jest absurdalne, że tu jest dużo ludzi i się nie zarażają, a tam się zarażają, tak? Tak samo jest absurd przy realizowaniu zawodów MMA, jiu-jitsu czy zapasów. Jeśli tę informację mam od pana Sławomira Cypla, który jest prezesem Polskiego Związku Jiu-Jitsu. No tak, my to znamy, bo...
Znany Sochaczewianin. Tak, Sochaczewianin. I opowiedział mi o organizacji zawodów, jak to wygląda od strony administracyjnej, gdzie no te zawody, które ostatnio organizował na kilkaset osób, musiał podzielić na grupy 150 osób. No tak, bo tu mamy ograniczenia. No tak, także podzielił je na hali, tam część musiała być gdzie indziej, potem zapraszał tylko tych trenerów i zawodników, którzy mogli być na tej hali. Musieli być zawodnicy, trenerzy, wszyscy w maskach, musieli się przebierać w maskach, rozgrzewać się w maskach, chodzić wszyscy dookoła w maskach, ale sama walka już na ringu 3 na matach odbywała się normalnie. A to chyba ciężko w masce. No nie da się, to jego słowo, no właśnie, że nie da się walczyć w maskach, także odbywały się normalnie. No każdy z nas wie, jak wyglądają walka zapasów. Prawda, no to ci zawodnicy są w pewnym zwarciu, oni są do siebie przyklejeni, czy w parterze, czy tutaj się obalają, prawda? No i tak to tutaj wszędzie chodzą w maskach, a tutaj nagle mogą się przytulać na macie, bo tam wirusa nie ma, a potem znowu zakładamy maseczki. To nie jest tak, że to była jakaś walka umówiona, tak jak mamy na KSW, na tych wyższych galach, no tak, gdzie zawodnicy mają jedną tylko... test przed. Czy tam wszystko było na oświadczenie? Prawda? Aha, wszyscy pisali oświadczenie, że są zdrowi. Ten pan Sławek wykonał zawody zgodnie z rozporządzeniami. No to znaczy nie mógłby ich wykonać, prawda? Zamknął salę, żeby tam nie wchodził nikt z zewnątrz. Widzowie niestety nie mogli oglądać tych zawodów, tylko byli tam zawodnicy i trenerzy, no i zrobił ją tylko razem z freelancerami, tak? A może w naszym społeczeństwie brakuje takiej samodyscypliny? Może rząd by powiedział, słuchajcie, nie będziemy wprowadzać żadnych lockdownów, ale dbajcie o siebie, zdrowo się odżywiajcie, zalecamy, maseczki nie wymagamy. Może tutaj oczywiście, jest... nasza odporność właśnie zależy od tego, czy jesteśmy wypoczęci. Albo inaczej, odporność spada, kiedy jesteśmy zmęczeni, nie dojadamy, tak, powiedzmy nie zjedliśmy głodni, niewyspani, wtedy odporność spada. Czyli jeżeli będziemy dbali o siebie, na pewno będziemy mocniejsi, ale na ten temat nie chcę się wypowiadać, ponieważ jestem lekarzem. Jeśli chodzi, akurat pani redaktor powiedziała o maseczkach, jeśli ktoś chce, uważa, że czuje taką potrzebę, może nosić, ale same maseczki, tutaj mam wypowiedź pana Guta, który od początku się z maseczkami nie zgadza, ponieważ mówi, że maseczki zabierają na swojej powierzchni wszystko, zwłaszcza kiedy ulegają zawilgoceniu. Tracą swoje właściwości, nie wolno ich dotykać. Przeciętną jednorazówka działa 20 minut, więc trzeba by było mieć przy sobie odpowiedni zapas. I potem nie wiadomo, co z tymi maseczkami zrobić, no bo one też są produkowane z tworzyw sztucznych, to zaraz by no było tak, zaśmiecanie środowiska i tak dalej. Niektórzy powiedzą, w takim razie nośmy przybice, prawda? Ale tutaj też nie chcę sam się wypowiadać, ponieważ ja jestem tylko kierowcą, a nie lekarzem i chciałbym, żeby to wszystko się jak najszybciej skończyło i wrócić do swoich zajęć. Ale pan profesor Simon powiedział w wywiadzie dla Onet Radio, że przybica jest tylko jednym z elementów chronienia przed chorobą i zakładamy przybicę na maskę i okulary i dopiero wtedy działa, a sama w sobie nie. I mówi o tym, że jeżeli ktoś chce sobie odtwarzać bitwę pod Grunwaldem, to niech sobie zamawia takie przybice, porozdaje i wtedy sobie z tym chodzą, ale to nie ma, to nie blokuje chorób zakaźnych. Znaczy, pani redaktor, my przede wszystkim jesteśmy za tym, przeciwko nakazowi noszenia maseczek. A to bądź też późniejszym... kontrowersyjny temat, te maseczki. Tak, ale chciałbym tylko powiedzieć, że jeżeli ktoś chce chodzić w maseczce, niech sobie chodzi. Ale jesteśmy przeciwni temu, żeby jedna osoba nakazywała drugiej noszenie maseczek. No to nie może być zgody. Czy to jest... pani w sklepie, czy pan policjant, czy minister, z takim czymś będziemy walczyć, dlatego że konstytucja nie zabrania nam oddychania, nie? Walczymy o swoje prawa, które mamy w własnym kraju, w którym żyjemy. Mamy wiele opinii lekarzy, szczególnie związanych ze stroną rządową, która informuje nas o tym, że jest pandemia. A czy są tacy, którzy... Mamy opinię dwóch epidemiologów. Którzy... Właśnie dzisiaj ktoś mi powiedział o tym, że występuje głównie dwóch epidemiologów. Mam ich nazwiska, to jest pan Gut i pan Simon. Czasem jeszcze jeden się pojawi, a tak to cały czas pan Simon od samego początku pandemii się pojawia i w informacjach radiowych, telewizyjnych, on często zabiera głos. Tak. Ale
Są też inne opinie lekarzy, którzy negują to, a przede wszystkim mówią, że największym problemem jest przerwanie leczenia. Największym problemem jest paraliż polskiej służby zdrowia. Jest to, że czekamy w kolejce do lekarza, że nie możemy dodzwonić się do przychodni, że ten lekarz nie odzwania, że planowane zabiegi są odłożone na nie wiadomo kiedy, czy się odbędą, że pogotowie, jeśli przyjeżdża, to pomaga w nagłych przypadkach, ale potem zabiera do szpitala te osoby i tam czekają na wynik testu na COVID, zanim będzie przeprowadzona hospitalizacja. Niestety też dochodziło do zgonów, jak w Lesznie, gdzie dziewczynka nachłysnęła się wodą. Pogotowie odratowało ją, ale były problemy ze zdrowiem tak duże, że trzeba było przywieźć ją do szpitala w Poznaniu. No i tam przez dwa dni czekano na testy na COVID, czy ma, czy nie ma. No i ta dziewczynka zmarła. No to 11-letnie dziecko mogłoby jeszcze żyć, prawda? To są przepisy. Takie sytuacje, które przemawiają za mogę tym, że... przerwać. On dla programu Onet Rano, właśnie profesor Simon mówił, że lekarze powinni to wziąć na klatę, że gdzie ta przysięga Hipokratesa, że mówił do nich lekarze, weźmy się i pomagajmy tym ludziom. Nie tylko ze względu na pandemię, tak? No, także nawet tryb pan... teleport, to jest dość... kontrowersyjny, kiedyś karany, ale to, no też można powiedzieć o lekarzach to, że boją się publicznie przyjmować, ale już prywatnie nie boją się tego wirusa, nie? No tak, taka... To już koronawirus nie przeszkadza. Ludzi, dlatego że każdy z nas albo miał problem ze zdrowiem, próbował dostać się do lekarza, albo ma kogoś takiego w rodzinie. To nie trzeba, nie wiem, wyszukiwać w internecie takich przypadków, no bo każdy z Sochaczewian takie coś zna. No. I to są takie sytuacje, które przemawiają za tym, że jako reprezentant dużej grupy osób, bo ponad 1000 osób zapisało się już i śledzi te informacje. Niektórzy na pewno obserwatorzy, prawda? Tacy? Również, ale jednak, że już chcecie tego powrotu do normalności. Oczywiście. A nie tego lockdownu, który nam się szykuje. Bo Sochaczew jest w takiej będzie więcej okolicy, testów, to będzie lockdown. Mamy, tam, gdzie jest robionych więcej testów, jak na przykład w Zabrzu, gdzie miały być zamykane... Nie chcę wchodzić w politykę, ale tam, gdzie były na Śląsku było robione więcej testów, to zaraz był lockdown, prawda? Tam, gdzie tych testów nie ma, to tam nie ma też wirusa. Spotkamy się na ulicach. Znaczy ja jako dziennikarz, żeby zobaczyć, jaka grupa wyjdzie na ulicę. Sochaczewa. Za wcześnie, żeby mówić. Jeszcze nie ma takich deklaracji mocnych. Na pewno są chęci, bardzo mocne, ale to muszą być jakieś skoordynowane zadania, działania. To nie może być tak, że wychodzimy sobie, tylko to trzeba zaplanować. Jeżeli będą większe represje, musi być jakaś forma protestu, prawda? Może to być jakiś marsz, mogą to być na przykład jakiś przejazd samochodowy, prawda? Czy coś takiego. Ale no co, zobaczymy. Musimy to przedyskutować w swoim gronie, jak będziemy działać. To też muszą być działania legalne, na pewno. I jeżeli na przykład będzie zakaz robienia zgromadzeń, to też nie będziemy tego łamać. No, 10 października szykują się takie protesty. Szykują się w Płocku i w Warszawie. Zachęcamy do udziału w protestach, tak żeby wyjść na ulicę i zamanifestować swój niepokój. Sochaczewa też będzie grupa, będzie wyjazd organizowany do Płocka. Jeżeli ktoś ma bliżej do Warszawy, zapraszamy do Warszawy. Zapraszamy właśnie do tego, zachęcamy, żeby wychodzić i manifestować. A podczas takiego protestu właśnie, czy obawy przed wirusem, lockdownem, podejmowanymi rządowymi mamy obawy przed tym, co rząd zaplanuje, ale jak możemy mieć obawy przed wirusem, bo wtedy byśmy nie byli na tej grupie, prawda? No, to się samo wyklucza. Mamy też powiedzmy grypę, no tutaj też nie wiemy, że ona jest... No to jeśli ktoś ma grypę, on to powinien siedzieć w domu i nie zarażać. Taka nas jakby przed wyjściem na ulicę nie zatrzymuje nas w domu. No po prostu stwierdzamy, że się zarazimy. No to moim zdaniem, jeżeli ktoś ma grypę, nie powinien polecać dzieci do szkoły wysyłać, ani nie powinien chodzić do pracy, wtedy po prostu zaraża. Ale nie uważamy, żeby ten wirus, ten COVID był groźniejszy od przeziębienia czy grypy.
Nie jestem lekarzem, nie chcę się wypowiadać dokładnie na temat, nie wiem, budowy tego wirusa, rozprzestrzeniania się, czy on się rozprzestrzenia na 5 metrów, czy na 7, czy to trzeba być koło siebie pół metra, 1,5 metra, czy 2, czy 15 minut, czy 14 minut i 30 sekund, to już wystarczy, żeby się zarazić. Nie chcę się na temat wypowiadać, ale uważamy, że skutki tego nie są groźniejsze od przeziębienia, z którym już żyjemy od setek lat. Także... No tutaj tych obaw jest sporo i generalnie grupa no, skupia rzeczywiście wielu, no są emocje, wielu osób na grupie. Są emocje, tak, tak. Ale i zwolenników, i przeciwników, i to no, chyba teraz trzeba wyważyć. No właśnie o to chodzi, żeby była dyskusja, prawda? Tak, tak. Także, tak. No bo rzeczywiście grupa, która ludzi, się którzy obawia... obawiają się, mogą, zapraszam właśnie szczególnie tych na naszą grupę. Do podawania żeby było... argumentów. Też. Że sytuacje, które grupa uważa jako absurdy, dla drugiej są one wytyczną i taką prawdziwą informacją. Tak, na grupie też podajemy wyniki badań. I to badań. Nie jest tak, że nie zmienicie zdania, jak ktoś poda jakiś taki mocny argument do konkretnej sytuacji. Rozumiem, że zmienimy zdanie, że koronawirus jest groźny, tak? No to powiem nie sytuację, wiem, czy aż tak. Powiem sytuację z... Wczoraj, gdzie doręczam paczkę do Państwa, no i tam Państwo też nie chcieli robić problemów, mówiłem, że proszę zostawić za ogrodzeniem, bo tutaj jesteśmy chorzy, nie, na kwarantannie, ten. Ja mówię, no dobrze, nie, oczywiście szanuję, no jak zobaczyłem ich, no to ja bym chciał mieć tyle energii, kiedy jestem zdrowy, jak oni, kiedy są chorzy i tam robią te porządki przy domu, no bo co trzeba się robić, nie? I tam w ogródku, to oni tam z miską pełną wody tam wylewa... Nie wiem, jak wyglądają chorzy ludzie. No. No, miejmy nadzieję, że jednak większość będzie przechodzić właśnie tak, czego tak. Oczywiście wszystkim życzymy i mimo luźnej naszej rozmowy zdajemy sobie sprawę z i jednego zdania osób, które bardzo przestrzegają tych zaleceń, do czego oczywiście zachęcamy, ale i do dyskusji merytorycznej. Przede wszystkim. Tak. Tak. Na grupie. Mhm. Zapraszamy. Dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo.